Kurde, co z tym? Poczekaj. Daj. Dobra, zostaw. Się zaczął. Przyjechał. Witam, witam, proszę. Ze słonecznej Hiszpanii. Tak. Jakiś opalony się zrobiłeś. Wiesz, jak Hiszpan. Niechcący, niechcący. No. Witam serdecznie. Witam, witam. Halo. Witam, witam. Czekałeś z niecierpliwością? Tak. Tak. Zapraszasz w komnaty? Zapraszam. Kawusia, tak? O, cześć, cześć. Hej. Hej. Witam, stęskniłem się. Halo. O, miło widzieć. Dobrze, Madzia zaraz w kawusie. Kawusie wtedy. Bardzo chętnie. Słuchaj, Romusz, czy na elektronice trochę kumasz? Elektrykę? Znaczy, wiesz co mi się stało? Bezpiecznik. Nie odskakuje. Nie wiem czemu. A to musi mógł mieć się zepsuć. Coś musi. No też myślałem, że przepięcia, ale chyba raczej to nie to. To spróbuj przyblokować garść. Zobaczmy. To. Nawet w ogóle nie działa, jak go do góry podnoszę. No to jest do wymiany. Do wymiany, do nie? Wymiany. No to już nie ma co, tutaj, nie ma co zrobić. Żebyś sobie kłopoty narobił tutaj. No. Trzeba zadzwonić po jakiegoś kolesia i niech mi zrobi. Czekaj, ktoś tu był elektrykiem z naszych kolegów? Nie Przemek? Nie wiem. Nie Przemek? Nie wiem, ale na pewno się wkrótce dowiemy. No na pewno. Dobra, na razie koniec. Wygoogluj sobie. Tak, wygoogluję. Witam swoich widzów. No, to tyle kochani dla tych, co mówili, że Romana już nie będzie w Kambodży. Roman i comeback Kambodża. Także jest z nami. Tak jest. Rodakami. A tak, niedługo będzie co nagrywać, bo też niedługo będzie miał swój kanał, także być może wyruszymy w świat z kamerami, bo nie było takich dwóch, co to nie oni. Tak jest, to było super. To było super. To będzie motto programu. Tak. Takich dwóch jak my, to jeszcze nie było. Akurat fajnie, że Ameryka to też tu pomachamy. Hello. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na nasze kanały. Namawiam, na subskrypcję. Dajcie dzwoneczek. Dajcie już jemu subskrypcję zawczasu, chociaż jeszcze nie wiem. Nie, twoi. Ale twój też. A, dzięki. W niedzielę chyba już Roman odpali swój pierwszy ten też kanał. Do niedzieli, nie, Romanie? No tak, spróbujemy. No. Okej, okay, to na razie tyle. No, także moi drodzy, Roman właśnie pojechał już do domu przed chwileczką, a ja chciałem się wam pochwalić, co mi tu Roman za fanty przywiózł z Europy. Nasze piękne galaretki, żurki dwa, papryczkę, tą wędzoną, tak? Wędzoną. Rukole. Rzeżuchę. Myślałem, że to rukola. No i cukereczki. Michałki nasze. Nasze. No i jeszcze czerwony. Ten, jak to się nazywa? Barsz, kubek. Ale który już wypiłem. Także dziękujemy Romanie za te upominki. Tyle tysięcy kilometrów, kochani, do nas przyjechało. Widzicie? Także dziękuję za oglądanie, kochani. No, a jeszcze muszę wam powiedzieć, bo nie wiem, czy dopowiedziałem, że Roman też mi przywiózł śledzia w oliwie naszego kochanego. Także też go prosiłem o śledzika, więc dzisiaj kolacja będzie rybna bardzo. No, troszkę słono jest, wiadomo, tak od razu to się dużo nie zje, kochani, tego. Bo jest słonawe, no ale na pewno jest pyszny, kochani. No i jeszcze tutaj Madzia zrobiła rybkę. Wczoraj robiła.
dzisiaj jest do zjedzenia. Także zapraszam na Magdaleny kanał. Oglądajcie podróże kulinarne Magdaleny. Tak? Tak, no, powiedziałem prawidłowo. I teraz masz przy sobie śledzia i tą rybę. No. Jest duża różnica? I teraz zobaczcie, kochani, też tutaj między innymi wam pokażę, żeby pokazać wam, jak to wygląda. Wezmę sobie jeden kawałeczek. Zobaczcie, to jest nasz śledzik. A tak wygląda konsystencja makreli, kochani. Nie? Praktycznie nie widać gołym okiem. Naprawdę trzeba troszkę się znać na rybach, żeby rozróżnić, która jest która. Gdybyśmy bardziej jeszcze trochę posolili tą makrelę, no to by naprawdę było trudno zgadnąć i zdjęli skórkę, to byłoby trudno zgadnąć, czy to jest za ryba, czy to jest śledź, czy nie śledź. No. Także właśnie sobie będę zajadał. No i żurek, też ten żurek utęskniony. Też będzie trzeba zrobić jak najszybciej, kochani, żurek. Uwielbiam żurek. Jedna z moich ulubionych zup, muszę wam powiedzieć. Żurek, kapuśniaczek, czarnina, barszcz i barszczyk. Barszcz to są moje ulubione zupy. I flaki. No ale flaki to raczej nie zupa, Magdziu. To tam flaki to flaki. No, no i Madziu, jestem ciekaw, teraz będę ciebie, wiesz, że będziesz miała teraz przerąbane, nie? Bo będę ciebie cisnął, żebyś jak najszybciej zrobiła galaretkę, ciasto. I Michałka, nie? No, i Michałka. Także będzie. Będzie miała Madzia co robić. Tak, i tu mamy rzeżucha. No. To w sumie tyle, co tu by jeszcze powiedzieć. Muszę wam powiedzieć, że u nas tyle jest wody, że Roman dzisiaj ledwo przejechał. Obawiałem się tylko, czy się nie wywróci. Ale przejechał, ale ciężko, ciężko przejechać, kochani. Jeszcze jedno, bo bym zapomniał, moi drodzy. Jutro jest piąteczek, ważny dzioneczek. Otóż będzie jutro live CBCB, robimy wspólnego live'a, tylko tym razem ja będę gościem na jego kanale, także zapraszam jutro na live'a CBCB i Włóczyki w Azji u Bartka na chacie. Może będą jakieś atrakcje, może będą jakieś dziewuchy, nie wiadomo, co tam Bartek przygotuje, ale jakby nie było, to na pewno będzie wesoło i kolorowo. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na tego live'a. Nie wiem jeszcze, o której godzinie, no ale tak mniej więcej pewnie wiecie, o której się robi, około 19:20, nie? Tak jakoś. Polskiego czasu, tak. No tak. Jakoś tak, no. Na pewno jeszcze Bartek wam sprzeda informację jakąś wcześniej. Także miejcie to na uwadze, że jutro robimy wspólnego live'a. Dzisiaj też jeszcze go na mieście spotkałem, także jest okej, kochani. A cicia tam już tam wariuje. A już chciałem ten film umontować dzisiaj. I bym, kurczę, przeoczył tą ważną informację. A ta coś tam cuduje. Co ty tam robisz? To ona złapała znowu tego gekona. Cicia.
Idź mi z tym robalem. Tato zawsze. Wiecie co, dzisiaj włożyłem jej rano rybę. Mam z puszki taką, nie? Karmę dla kota. Ryba. No i kurczę, w tym cieple, no czuć tą rybę, bo nie zjadła. Tej ryby dopiero teraz w sumie zjadła. No ja mówię potem do Madzi, Madzia, ona nie zjadła przez cały dzień tej ryby. A potem mówię, no już teraz wiem czemu ona nie zjadła. Jak ona chodzi po dworzu i wcina różne robaki, które złapie, muchy, nie muchy, to się najadła, to nie trzeba jej dawać jedzenia. Aparatka, także musimy skończyć już z rybami, bo za mocno czuć jej potem spyska i za mocno czuć tą rybę w mieszkaniu. To jest jednak trochę gorąco, ona już tak dużo nie je tej ryby też. Także trzeba suchą karmę bardziej, nie? Suchą karmę i zrobić ewentualnie jakieś mięsko ugotować, czy mięso, wołowinę pokroić, czy na przykład, nie wiem, puszkę, ale kurczaka, nie? Już nie chcę tej ryby. Czuć w domu, tą rybą jedzie. Także dobra. Także dziękuję wam bardzo, kochani, jeszcze raz za oglądanie. Dajcie subskrypcję, dajcie dzwoneczek. I pamiętajcie, że jutro jest live, także zapraszam serdecznie w moim i w Bartka imieniu. Myślę, że będzie wesoło. Do usłyszenia, kochani, do zobaczenia. Trzymajcie się, dajcie suba, dajcie kciuka. Ciao.